Hej, hej moi drodzy, witam was niedzielny z tej strony, a my jesteśmy w Cliff Empire i teraz tak, no trzeba drugą stronę zabudować, znaczy drugi cliff, może źle to ująłem, drugą stronę, to most się nie zbuduje, dopóki nie będziemy mieli na pewno ludzi i magazynu po tej stronie, tak mi się przynajmniej wydaje, tak też podpowiadaliście i chyba tak to faktycznie jest, więc no odzyskajmy nasze... No właśnie, patrzę jak to jest woda gruntowa, siła wiatru słonecznie. Tu tak dobrze z energią nie będzie. No niestety, no trudno. Ale mamy kolejne 12 tysięcy, zakładam, że to jest nowy. Tylko nie wiem jak my pobudujemy sobie magazyn. Bo potrzeba na to 5 materii. O, już wiemy. Dostaniemy chyba, zakładam się tak samo jak w pierwszym mieście, startową ilość pewnie różnych zasobów. Używaj mądrze, by stworzyć osadę na ziemi. Spoko, będziemy. Dobra, nie pa... Właśnie sobie zobaczymy, nie pauzujmy. I odlecieli. O, i jest pierwsza dronka. Pierwsza dronka do Biedronka. Ciekawe, czy będą coś tu przenosić? Jestem ciekaw, nie? Chyba tak. Wydaje mi się, że tak, że leci na budowę. Dobra, to przyspieszmy. Chyba dostaliśmy jedną, no to nieważne. Byle ten mostek się zbudował, to też będzie... Także chyba ludzie będą mogli tędy się pojawiać. A, w ogóle... Aha, bo tu jest plus 24. No tak, mamy trochę żarcia. Wszystkiego mamy trochę. Już tu chłopaki kombinują. Bo 30 jest potrzebne, dużo, ale mamy. Proszę bardzo, gotowy most. I pociąg będzie kursował. No i już kursuje, dobra. Już okej. Okay. Jeszcze nie wiem po co, ale okej. Okay. Tam chyba można do pracy lecieć jakoś tak, nie? Dobra, to są jeszcze jakieś małe miejsca. Co byśmy tu mogli wrzucić? Nie wiem, czy nie wrzucić mimo wszystko więcej żarcia. Tak na wszelki wypadek. Chyba spróbuję jednak z żarciem. Właśnie nie wiem, czy te pod kloszem... Nie, bo te znowu zabierają energię. To możemy sobie... A te dodają zresztą też ekologię. Co ja robię? Więc zdecydowanie wybiorę sobie te. Pyk. Przynajmniej... A! Dobra, zrobimy dwa, bo niestety sadu, jak, o nie tam, nie ten przycisk, sadu jak rozumiem nie mogę takiego małego zrobić, a szkoda. Nie, sad jest tylko taki, sałata, winnica taka, więc tu może jakiś park? Park, ale park to może być albo tu, albo taki. No zobaczmy z ciekawości jak to... Aha, on jest taki łamany. To możemy nawet zrobić dwa parki. Dobrze myślę? Tak, no to zróbmy. Dobra, niech tam budują. Tu w razie czego też jeszcze coś postawimy. A, mamy też to zarządzanie miastem, nie? Czyli sprzedamy, sprzedaj drony rolnicze. Nawet nie wiedziałem, że są drony rolnicze. Są? Znaczy co? To chyba możemy tak wywalić. Tak, mogę to robić, ale mamy nieodblokowaną, zakładam. Nie, że nie jest w ogóle dostępna. Aczkolwiek teoretycznie mogłaby być, bo chyba, że mamy jakiś limit. Dobra, co? Wyburzę go. Ja wyburzę go. Zajmuje mi miejsce. Nie, to jest cały czas jeden, ale nie wiem. Aha, bo 10 na 10, dobra. Ciekawe jak można zwiększyć ilość dron. Czyli to drugie lotnisko jednak było potrzebne. No dobrze, nie pomyślałem o tym, ale to nie ma problemu, w razie czego tu się coś postawi. Tylko teraz tak, czy oni to wszystko odbudują za 500? Nie chcę. Tylko, że znowu potrzebuję pewnie jakiś magazyn na te wszystkie śmieci. Nie, to jest chyba magazyn. Jeszcze trochę miejsca mamy. No dobra, właśnie tak teraz myślę, czy nie potrzebujemy... Gdzieś to był recycling. Stacja recyklingu, o właśnie, oni sobie tam będą recyklingować powoli. Jednocześnie będą nam
tutaj robić materię z tego, więc ok, 45. No zobaczymy, powinni sobie poradzić w ten czy inny sposób. A my wracamy tutaj, mamy 35 osób na drugim klifie osadzić. Ale żeby to zrobić, to trzeba najpierw mieć zasilanie standardowo, nie? No i chyba tu nie będziemy się cackać. Kopalnia uranu to tego, no musimy to chyba wybrać. A czemu na czerwono? A, bo nie trafiłem. Dobra, tu, ok. I na wszelki wypadek zrobimy takie mniejsze słoneczne. No nie jest to może szał, ale zawsze taka mała dywersyfikacja w ciągu dnia będzie po prostu trochę więcej, tak, niż te 47%. Bo jak widzicie, nie są tutaj zbytnio wydajni w tym miejscu. No i co, potrzebujemy tą stację ładowania baterii? Ja bym ją wziął, no też tutaj nie ma, nie? Niech się ładują w razie czego. I wodę, woda była w jedzeniu chyba, jak dobrze pamiętam. A, to jeszcze lepiej, bo ona to przerwi. To tu wrzucimy wodę. Tu wrzucimy wodę sobie. O. Dobra, tu przez noc to one nic nie generują, ale zawsze jakieś zasilanie tutaj jest. 19, no szału nie ma. Sami widzicie. I o czym tu ja myślałem? Nie. O czymś myślałem. Nie, co mieliśmy tutaj postawić? Woda była, to co ja, wiecie co, no, naprawdę nie pamiętam, co postawiłem przed chwilą? Już nie pamiętam, co to stawiałem, ale numer. Dobre. Tak, nie wiem, czy lądowisko nie byłoby potrzebne. Tak myślę sobie, że mogłoby być potrzebne. Piorunochron też, no, nie byłby taki głupim pomysłem. Patrzę na to, ile tu wszystkiego potrzeba, nie? Wydaje mi się, że centrum konserwacji chyba też byłoby istotne. Tak. Wydaje mi się, że jest nawet bardzo istotne. No to wrzucimy to tutaj. A, i tu mamy, widzicie, ile energii, tak? Czyli 19 wiatrowe i 11 z tego. Ale wiecie co, jak są? Ja wiem, że one nie są aż tak wydajne. Ale mimo wszystko ja bym je tu wrzucił, no żeby chociaż zagospodarować te kawałki terenu, które raczej do niczego innego nam tu nie posłużą. A generacja energii zawsze się przyda. Możemy sobie stąd, dobrze kumam, sprzedać, nie, to tu, sprzedać drony. Dobra, muszę się przesunąć do drugiego miasta, bo tak nie łapię. Sprzedać drony, my byśmy chcieli sprzedać drony. Wymagany... Sprzedaj dron. No... Kierunek, obelisk, a nie, dobra, bo nie, jak to cofnąć? Bo w obelisku mamy aż 5, ja bym chciał, no dobra, to czyli trzeba teraz tu wyprodukować sobie te drony, bo właśnie żeśmy sprzedali. To jest dron osobisty dla mieszkańców, dobra. 6, nie? Potrzeba. Na razie dronów osobistych nie będziemy tu wbijali, chociaż teoretycznie. Czego nie ma znowu? Winogron? Przecież drugą winnicę gdzieś tu postawiliśmy chyba, czy mi się myli? Nie, chyba nie mam. No dobra. To może zdecydowanie jeszcze byśmy winniczkę tu wstawili, przyda się. Gdzie ona jest? Duże, tu jest winnica. O, jest takie miejsce po tym naszym lotnisku, więc niech tutaj wstawią.
Dobra, i teraz tak, tu żeśmy zrobili fajnie, bo kasę zarobiliśmy. Ci mają teraz full dronów, których nie potrzebują. No i cóż, samo życie, jak się nie wie, co się robi, nie? Dobra, 26, tutaj 31. Ogólnie tutaj wszystko jest, znaczy te potrzebne rzeczy, nie mają transportu i nauka to słabiucho. Trzeba by jakiś uniwerek albo coś postawić. No, zobaczymy. No, bo to jest sałata, nie? No właśnie, no, tu winogron był jeden, a że jest winiarnia, no to dobra, ona zużywa winogron, okej. Okay. Niech mają, żeby nie było. Te dronki tam się robią, czy silników nam brakuje? Nie, chyba nie brakuje. A może i brakuje. Silniki 2, zaraz zobaczymy, czy mamy w ogóle. Nie tak, nie wiem do końca, jak sobie szybciej to sprawdzić. Mamy 10. No, to chyba nie jest nieźle, powinno starczyć. Bo ich tak chyba na prędce nie robimy, jeśli dobrze pamiętam. Dobra, wstawmy tu priorytet, niech nam te drony się jak najszybciej ogarną. A my wracamy tutaj. I tych ludzi trzeba tu usadzić, ale to jest tak, woda jest, prąd, powiedzmy, że z wiatru jest 23, czyli tak na styk. No i domek, ile potrzebuje? 4, czyli nie starczy. Czyli nie starczy, czyli jeszcze jedna farma wiatrowa. No jednak wiatrowa ma przewagę taką, że dmucha całą, czy w nocy, czy w dzień. To jest jednak duża różnica. Teraz tak, czy to są jakieś magazyny energii? A, to miałem stację ładowania baterii. Dobra, już wszystko w temacie. To ta mała miała być, którą zapomniałem, co to miało być budowane. I teraz tak, ale nie widzę nigdzie, nie? A, piorunochron. A piorunochron jest taki... wąski. No właśnie, taki wąski. Może tu by się gdzieś go dało wcisnąć? Nie chcę się wpasować, bo nie wiem, czy jeszcze coś takiego wąskiego jest, więc tak naprawdę to zabrałby miejsce. Nie wiem, tak naprawdę nie wiem też, czy tu już, albo czy w ogóle potrzebne są dla mnie te pełnochrony, bo nie widziałem żadnego na razie wyładowania. No dobra, ale mamy to, co potrzebujemy, żeby postawić... dom... nie, zwykły domek. I to dwa takie będziemy musieli teoretycznie postawić i jeszcze coś ładnego im tu może, albo zwykły domek, nie? 13, to by było 35, dobra, to postawmy jeszcze tu zwykły domek. Gdzieś też jakiś ratusz chyba trzeba było im by zrobić. Może placówka farmakologiczna by nie była głupia, jak już ludzie mają przyjechać. Dobra, postawmy, bo myślę, że to może być istotne. Ja nie wiem teraz, czy będą moi imigrować sobie z mojego miasta, bo chyba jest taka opcja, nie? Czy nie? No nie wiem właśnie, zobaczymy, czy trzeba budować lądowisko. Targowisko. Rynek miasta. Rozrywka. Ci, dobra, damy rozrywkę, żeby było. Żeby nie mówili, że nie mają co robić w mieście. Jestem ciekaw, czy się pojawią ludzie w ogóle w tym pociągu. Czy tylko do pracy mogą dojeżdżać? Most. Czyli też możemy tu kupować. Widzicie? Czyli w moście jest też magazyn. Coś tak jakby stacja ta handlowa, nie? No dobra, nie będę na pewno potrzebować lodówek wszystkiego. Tak, na razie bez lodówek widzę, dają sobie radę. Znaczy nie dają sobie rady, bo nie ma ich, więc... dobra, wrzucimy tu fabrykę. Kopalnie materii, no jednak musi być, bo bez tego nic tu nie zdziałamy. I drugą rzecz, czyli farmę drukarek, to jest wielkie, no może wielkie przesadziłem, duże.
Nie wiem, czy energii nam wystarczy. Już chyba widzę, że nie, więc trzeba będzie kolejny. To będzie taki mocny problem z energią. Nie ma innego wyjścia, ale wiaterkiem musimy się posiłkować. Najgorsze jest to, że nie ma tak jakby baterii, których można przechować tą energię, bo nie widziałem. Wszystko jest, po prostu jest, nie? Dobra, wydaje mi się, że moglibyśmy ten uniwersytet postawić, ale nie tutaj, tylko tu, w niedzieli. Czy można kliknąć się przy wkroczeniu? Tak. Tu bym postawił ten uniwersytet. Chcę zobaczyć 15 kW. Ależ to żre prądu. No dobra, no ale niech mają. Chcę zobaczyć, co to da, czy będzie jakiś rybek brakuje. Drony się wszystkie zrobiły? Nie. A czemu się nie robicie? O, teraz będzie jakaś drona. Jedna akurat. Dobra. Jeszcze cztery. Czy mamy silniki? Mamy tylko cztery. Kup, jeśli mniej niż cztery. O, niech tak będzie. Żeby zawsze były, nie chce mi się ich produkować. Niech se produkują inne graty. Nie wiem, czy ich nie można handlować nimi. Jak myślicie? Chyba się da handlować, nie? Bo nie musielibyśmy wtedy produkować sami. Tylko na przykład kup, jeśli mniej niż 5, a sprzedaj więcej niż 10. Coś takiego, a to baterie są. No, to akurat nie o tym myślałem. Tu o tym myślałem. 10. 5. 5, a nie 25. 5, 10 i tak samo tu 10, 5. Zobaczymy, nie? Z tym żarciem to tak ostrożnie, ale to sobie też zrobimy, no. Teraz tak. Bez lądowiska to chyba jednak ludzie nie pojawiają się. Więc spróbujemy jakieś lądowisko wykombinować. Teraz gdzie ono było? Wieżyczka, generator osłony. Kurde, lotnisko. Nie, naprawdę nie ma. Teraz znowu ja się tu chyba, w tym, w ludkach będzie, nie? Ta, lądowisko. No i tu byśmy mogli nie wrzucić. Tu, puści nas? Patrzcie, nie puścił. No, bo to jest taki trójkącik mamy, tak to sobie wymyślił. Tu w tą stronę też nie damy rady, bo przeszkadzają nam. No to by było idealne, tylko niestety nie chcą przez ten kawałek tu. No to możemy w razie czego tu to zrobić. Dobra, niech będzie. To wszystko strasznie powoli buduje, a mamy w ogóle? W tym magazynie jeszcze? No jeszcze... Nie, już nic nie mamy. O kurde. Czyli trzeba kupować, jeśli mniej, to i sprzedawać do 50. O, to będzie problem. O tym nie pomyślałem. Za szybko żeśmy pobudowali sobie te... bajery. Bo teraz okazało się, żeśmy wypsztykali sobie całkowicie. Na szczęście domy stoją. A co my byśmy chcieli? A, zużycie ilość mieszkań. No to zobaczymy. Czy generują prąd. To też by było niegłupie. Estetyka też by mogła być niezła. Dobra, a w tym przypadku co można? Też wytwarzanie prądu, estetyka, ilość mieszkań. No jestem ciekaw, jak to wyjdzie, ale chyba coś wozimy, bo widzę, że zarabiamy. Że coś tam jednak chyba te graty wożą. Tak mi się przynajmniej wydaje. A najgorsze jest to, że nie ma w ogóle materii. A najgorsze jest
Kopalnia materii jest priorytetem. Dobra, niech będzie. A to co budujemy? Farmakologiczna. Dobra. I to i prąd musiałby być. Rynek miasta, to tam se może poczekać. Gdzie my mamy zasilanie? O kurczę, no będzie problem. No dobra, zobaczymy. Czekajcie, coś tutaj przywieźli, coś tu dostarczyli. U, jest. Czyli szaleństwa nie ma, ale pociągi jeżdżą non-stop. Jestem ciekaw. Moje dronki się wszystkie chyba już ogarnęły, nie? Tak, 10 na 10 jest. Dobra, rozumiem, że to w celach turystycznych. To tak słabo, ale takiego dronka, nawet dwa, zobaczymy co to daje, jak będą mieli te możliwości. Dobra, duże pole uprawne, super. To uniwerek, a dopiero postawili. A. Otwórz listę badań, a, czyli można ulepszenia energetyczne. No i teraz jest pytanie, czy badania robione tu przejdą mi na to drugie miasto? Oto jest pytanie. Głębokie zamrażanie do rybołówstwa, do oczyszczania wody, do żyzności gleby, uprawa sałaty, dopasowanie genomu. Dobra, co my jeszcze mamy ciekawego? A bo to spożywka sobie braliśmy, nie? Energetyczne, o to mi bardziej chodziło. Energii słonecznej nie, wolałbym wiatrowej, to chyba jest lepsze. Czyli baterie to jest akumulacja energii, no ale to nie daje nam chyba do budynków, nie da się jej użyć, nie? Dodatkowo słone wydobycie uranu. Odzyskiwania uranu z atmosfery. Też niezłe. Sieć energetyczna rozdziela ilość baterii pomiędzy klifami połączonymi mostem. Wow. Dobra, do tego baterie. To tak nie do końca. Ja chyba bym wolał to. Niech robią te łożyska. Dobra, niech kombinują i niech robią łożyska. Prestiż jakoś wzrósł. No, tak nie widać. Niby wyprodukowali, nie? Tak. Dron osobisty, to znaczy 2 plus 0, maksymalna 6. No to jeszcze 2 zróbmy. Teraz zobaczymy tutaj, jak wygląda. O, pobudowali szpital, dobra. Ludzi jeszcze nie ma, ale szpital już mamy. Najważniejsze to jest ta fabryka, żeby to ruszyło. Ale no dobra, będziemy czekać, bo to rozumiem, że ci chyba muszą wygrzebać im teraz. O, jeszcze skradziono. W takim wypadku, nie? 8, więc teoretycznie coś mamy w tej niedzieli. No, jest nieźle. Widzicie, bo to tak szybko i nie zauważyłem, że my przecież nie mamy tutaj zasobów w ogóle, nie? Nadal nic nie mają. A w magazynie? Też w ogóle. Ani widu, ani słychu. Za to mamy wszystkiego pozostałego ok. Mamy na 2 estetykę miasta, minus 2. Damy radę. O, chyba coś przyjechało, bo widzicie? Przynoszą. O, podskoczyło coś o jakiś procencik. 7. No, szamu nie ma, ale może nam się na maksymalnej prędkości uda podgonić. Tutaj przynajmniej obejrzymy. Dobra, nowy następny pociąg, ale chyba nie przywiózł metalu żadnej czy materii. Ponieważ nie widzę, żeby się rzuciły drony do transportu. Może. Dobra, rynek dokończyli, chociaż jest w ogóle niepotrzebny. Wiecie co? To sobie może zostawię, ale to na przykład wstrzymam budowę.
bo wolę jednak, żeby zdecydowanie tylko tutaj to trafiało. To też sobie wstrzymamy. No, jest coś. Myk, myk, coś tu przynieśli, tak. Tylko tak, priorytet tu jest zostawiony, a przynoszą i tak tam. Też do końca tego nie rozumiem. Więc może po prostu wstrzymaj budowę, żeby wszystko tu jest. Zużycie plus 1, ekologia plus 3. To by mogło być niezłe. To czy lepsza ilość, nie? Bo to jest istotne. A to zgadza, to jest to wydobycie odpadów. Dobra, niech to będzie sobie do ekologii. Najważniejsze, żeby produkowali. Jak będą produkować... A, nie będą produkować, ponieważ nie ma ludzi. A nie ma ludzi, bo nie mamy... Tu, musimy pobudować lądowisko. Czyli jeszcze chwilę, bo jednak z miasta do miasta nie przechodzą pracować. Chyba przychodzą. Być może tak jest, ale nie przychodzą do... żeby mieszkać. Nie? O, dobra. Zanoszą, zanoszą, zanoszą. Ile? Jeszcze trochę, niestety. Tak to jest, moi drodzy, jak trochę bez rozsądku to robiliśmy. Trzeba było najprostszy domek jeden zgarnąć, fabrykę, nie? I energię, i właśnie port. No jest tylko minus jeden. Zobaczcie, nie jest tak źle. Żarcia na chwilę mamy, więc od razu nie muszę go stawiać, aczkolwiek nie sądzę, żeby to było właśnie problemem, bo mamy... Te zasoby akurat mamy do budowy, więc niech tam będzie, jak tylko się ludzie pojawią, o, to sobie od razu będą szaleć. Ja bym jeszcze tu wrzucił ten mały kawałek... Nie, źle, 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 kurde! Zabieraj mi stąd. Ech. To jest to, jak człowiek kliknie, jak sierota. Dobra, i... trzeba mieć sałatę i winnicę. No dobra, na razie nie budujemy, bo i tak nie mamy... Bo już sałata potrzebuje na pewno... Tak, i to dużo. A my musimy mieć lądowisko. Jejku, w takim tempie to nie będzie szybko. Ale rynek mamy. Rynek mamy... I w ogóle prąd żre, ale nic nie działa. Tak samo ci, nie? Nic nie wytwarzają. Znaczy farma wiatrowa to nie, ale tu produkcja zero. Stoi, bo nie ma ludzi. Ile? Ile? 11. Jeszcze tylko 4, moi drodzy. Jeszcze tylko 4. A tu widziałem w ogóle latarkę. Można sobie, o, tak przyświecać po nocy. Aczkolwiek to dziwnie wygląda. Nie jest to zbyt czytelne dla mnie. No. Jeszcze tylko 3. Jeszcze tylko 3 takie malutkie elementy materii. Dwa. No, dawaj, dawaj. Jeden? Tak jest, jeszcze tylko jeden. Jeszcze tylko jeden i pierwsi ludzie powinni się pojawić. No jest na plusie, więc... Jakoś to powinni ogarniać. Jest, medium construction completed, lądują, dobra, to w międzyczasie możemy tak tyciuchny na przykład zamówić rybek, nie? Kup jeśli mniej, tak, i na przykład 10 i wszystkiego na razie też tak, bo na razie nie będziemy mieli za bardzo tych upraw, chociaż czekajcie, przecież ten nie potrzeba dużo miejsc pracy, a ci nie, czekajcie, co mi potrzebują do tej ekologii? A, też potrzebują materiału, to na razie nie, dobra, na razie niech robią to, co robią. Jest 15 zawodników i jest w końcu jakaś produkcja, no dobra, to czekamy. Chętnych kolejnych jest, miejsc też jest, więc zakładam, że następni też pojawią się niedługo, kolejna porcja.
polecieli. I kolejna porcja ludzi. Mamy, fajnie, osie 35 ludzi na drugim klifie, 30 na 30 i ci zaliczyło, spoko. Zarób poprzez handel przez most. No dobra, no to zrobiliśmy, więc ten handel jest i on się będzie tu pojawiał. Ale okej, mamy teraz w końcu jakiś, mamy jeden, więc możemy, wydaje mi się, energia. Farma wiatrowa, znów budowę, niech robią. A tu mamy farmę drukarek, to sobie potem. A teraz tak, zarób, to oznacza, kto ma zarobić. Aha, czyli obojętnie, kto od razu nam zaliczyło, dobra. Dobra, tak to rozumiem, odkryj badania geologiczne, czyli to zakładam też. To jest kopalnia. Tu zobaczymy, badają cały czas łożyska magnetyczne, 25%, mogę to przyspieszyć, ale nie chcę, bo nie mam tyle kasy. No dobra, jak tu wyglądamy z prądzikiem, tak na styk, więc ci są tu bardzo potrzebni. Jak sobie upgrade'ujemy ten domek. Właśnie nie wiem, czy na wytwarzanie go nie wziąć. Kurde, ilość mieszkańców. Dobra, bierzemy na ilość mieszkańców. No i tak na styk. 42, 41. Dobrze, ale nowi przyjechali, będzie akurat. No właśnie, miejsc pracy dużo lepiej, więc powinna fabryczka też lepiej działać. Mamy 4 na 5. Tutaj powoli też budują. Jest słoneczko, to dzień wstaje, to... No właśnie, bo te energie będą tylko w dzień się pojawiać, więc to też nie do końca jest... Dobra, mamy za to trochę więcej energii. I myślę, że możemy teraz wznowić tu farmę drukarek. Chociaż wiecie co? Ja bym jeszcze wstrzymał. To nie jest aż takie ważne. Wolałbym mieć tutaj sadzik. Tak, i sałatę. O, to też kradną. I to ładnie kradną. Sałatę i do tego wrzucić tutaj jeszcze winnicę. A to sobie poczekamy. Dobra, na razie niech tam to pobudują. Trading platform arrived. Trach, trach, trach. Large construction completed. Mamy gotowe. Wiem, że nie ma mieszkań, ale spokojnie. Najpierw żarcie musi być tak, jak powinno być. Sałatkę niech teraz ogarną. Priorytecik w budowaniu. To sobie walniemy jeszcze winnicę i jeszcze ze dwa pola można by zrobić potem. Zostawimy sobie miejsca, bo tu dwa pola, a tu walny, widzisz, to zostawię sobie to miejsce, nie? O, ludziska już chodzą, cieszą się, rynek miasta, oni też coś generują, jakiś przychód. O, nawet nie wiedziałem. Plus 5. Dobra, brakuje tylko dwóch. Jednego. Pociąg jeździ, czy już nie ma ochoty? Jeździ. No to dobra, to powinien przywieźć. Okej, mamy jakąś sałatę. No to teraz jeszcze tylko winnicę. Dobra. Niech to ładnie dokończą, a tu wrzucę jeszcze dwa pojedyncze pola uprawne. To się zawsze przyda. To się zawsze przyda.
No, ten trochę trudniejszy jest klif ze względu na tą energię, tak? Że tylko 50% wydajności. Trzeba ich dużo więcej stawiać. Niestety. Jak to wygląda? Mamy tylko i wyłącznie jabłuszka. No trudno. Nic na to nie poradzimy, przynajmniej na razie. Tutaj upgrade'ować budynek, wytwarzanie kilowatów, ale to tylko nocą, to tak, Czekajcie, może przyjedzie jeszcze jedna ekipa? Tak, dokładnie. Zawsze się przyda, bo to będzie tylko 8 brakowało, więc dużo lepsza będzie wydajność we wszystkich zakładach. Mamy tu full kompletnie. Właśnie zastanawiam, jak to zrobić, żeby na przykład chcieli dać ludzi tu do pracy, żebym ja mógł tym sterować. Nie wiem, czy ten priorytet tyczy się tylko na przykład wnoszenia i wynoszenia, jeśli chodzi o tą materię, czy też właśnie całkowitego zaopatrzenia, w tym też powiedzmy zaopatrzenia w cudzysłowie w personel. No ale mamy teraz 60 na 60, tam troszeczkę więcej miejsc pracy. Dobra, co my tu potrzebujemy? Tutaj byśmy mogli im coś zrobić, żeby nie mieli takiego brzydkiego tego miasta. Tak myślałem, jakiś taki, o, ogród, estetyka daje. Nie jest drogi, wiem, że to bezsensownie, no ale oni też muszą mieć odrobinę miejsca, żeby się mogli cieszyć z tego. Bo wszyscy tutaj stoją. A tak to przynajmniej będą mieli jakiś, o właśnie, zmiana wyglądu. A, to można jeszcze sobie zmienić. No to wybierzmy, tak, o. Człowiek, rzecz wielka, proszę. Okej. Za to wody tu mamy dużo, ale dobra, będą mieli jabłuszka, sałatkę, nie mamy rybek. Nie mamy rybków. A rybki tu chyba, a niby są zaklepane, ale aha, bo my też ich nie mamy. Dobra, to trzeba sobie w pewien sposób chyba radzić. Radzić tutaj trzeba sobie chyba tak, żeby mieć własną produkcję. Bo inaczej to zaraz... Chociaż moment, jak tu robiłem zakupy... Nie baterie. To wystarczy zrobić inaczej. 5... 1... 5... 1... 5... 1... Może nie będą aż tyle wydawać kasy, bo widzicie, że już z kasą to tak porówno. Nowa niedziela lepiej stoi. Dobra, postawili fabrykę. Także nie będą wtedy tyle aż rzeczy kupować, a to sobie ustawimy pralki i mebelki. Dobra. Będą najwyżej importować tylko i wyłącznie gadżety. Poczekajcie, jeszcze trzeba by było, o właśnie, bo tutaj zaczyna brakować mebelki, tutaj mają, nie? Tak, co by tu można było jeszcze, moi drodzy, zrobić? Nie wiem, czy te są potrzebne, na razie o tym nie mówią, ale pewnie też by się przydały. Ile taki cudu kosztuje? Nawet niewiele, zawsze by dobrze mieć po tamtej stronie też. Nie wiem też, czy ta stacja do oczyszczenia powietrza nie byłaby przydatna, chociaż na razie chyba to nie jest problem. Nie widać, żeby coś tu się pojawiało. Dobra, tu skradziono, znowu nas okradli. Zastanawiam się właśnie z tymi, jak tutaj, żeby troszkę więcej zarobić, aczkolwiek zużycie jest spore. Miejsca pracy, estetyka, no ale jest tu, nie? Generuje stały, pasywny przychód. Duży biurowiec, 36, bardzo dużo zużycie. Bank centralny, ten jeszcze daje praworządność. Nie wiem właśnie, co z tą praworządnością jest. Miejsc pracy. To w sumie nawet wręcz nie potrzebuje, to ludzi więcej. Sanatorium.
Medycyna, rozrywka. Co by może im dać? Albo tu turystów trzeba by mieć. To też nie do końca. Centrum rozrywki. To by było też fajne, nie? Tylko, że rozrywkę to daje. Kasy nie. Ja bym zobaczył... 18.36. Taki... mały... I ile nam to wygeneruje? W razie czego drugi sobie tu postawimy. Trading platform arrived. No i trzeba domki stawiać, bo jak widać zdecydowanie, o, tu możemy sobie taki fajny domeczek właśnie wybrać i postawić w sumie, bo ludzi też potrzebujemy, miejsc pracy dużo, mała wydajność przez to, a tu rybek też nie ma, no właśnie, te rybki, trzeba by było ich kupić. No niby mamy, ale jakoś nie kupujemy. Dobra, trzeba by zobaczyć, czy my nie możemy przypadkiem jakiegoś port musi być na lądzie pod... jak... o, co to jest? Takie wielkie? O, mamuniu, to tutaj nie ma szansy na żaden, tu chyba też nie. Ja myślałem, że w tym małym sobie spokojnie odpalimy i będziemy mieli, ale widzę, że tu nie ma takiej możliwości. Jak to w ogóle ma działać? Nie no, rozumiem, że te statki też muszą gdzieś być na wodzie. No to nie mamy takiego miejsca, żebyśmy... No nie. Tu jest duży jakiś ten, ale to musiałbym go postawić chyba już od razu, na dzień dobry. Patrzcie, bo tu się też nie mieszczą, więc nawet nie wiem, chyba tylko tu. No, powiedzmy, nie? Tak nie wiem właśnie, jak z tym portem ogarnąć. Bo umożliwia hodowlę i połów ryb. I najlepsze jest to, że nie podpowiada tego miejsca. No i właśnie to mi trochę denerwuje, bo te oczywiste budynki nie ma problemu, ale na przykład już z takim to bym chciał wiedzieć, czy w ogóle mam, czy miałbym w ogóle tę możliwość postawienia. No zobaczcie, nie? No bo to teraz tak, czy tak by mogło być, wtedy by pasowało, ale nie wiem, czy to nie jest za małe, czy... Nie może być to na ziemi, na dole, bo tam jest problem, tak? Nie wiem. Więc no, nie mamy za bardzo jak tych rybek tu ogarnąć. Bo tylko to jest. Ja myślę, że to jest malutkie, nie? Takie dwa, a te mówię, to się zmieści. A tutaj gdzie się zmieści? Kurczę, nigdzie się nie mieści. No, choćbym bardzo chciał. Tu nie wchodzi. Tutaj też nie bardzo by pasował, tym bardziej, że on musi być na brzegu. No nawet tu by nie pasowało. Bo ten jeden by był poza. Też nie, bo tu ten się nie mieścił u góry, zobaczcie. Nie, gdybym nawet tutaj wybrał. To jeden tak, ale drugi jest płeczu. Nie, no dobra. Nie do zrobienia przy tej opcji. Szkoda, bo te rybki chciałbym mieć u siebie. Nie wiem, czy... Nie można jakoś... A chyba, że będzie jakaś technologia. Wody tu nie mają? Jakim cudem wodę tu nie mają? Stacja wydobycia wody. Za mało ludzi. Miejsca pracy, utrzymanie budynku. Właśnie nie wiem, co z tym chodzi, to nie ma potrzeby dostarczania. Dobra, wydobycie wody plus jeden. To jest bardziej istotne, więc zakładam, że będzie. Drony chyba starczają. Nie, znowu brakuje. Dobra, to może jeszcze jedną stację tych pomp, bo... Aha, widzę, że gadżetów też nie mamy.
Tak, ale przyjeżdżałem od czasu do czasu, więc to nie jest jakiś problem. Ja tą wodę bardziej widzę tutaj jako problem. Stacja uzdatniania wody to jest chyba ta z tych jeziorek, co tam są, nie? Dobra, to spróbujemy to jeszcze wcisnąć tu. Ci sobie tutaj ładnie robią. Proszę bardzo. Są tu jakieś ludzie? Są. Ale tylko plus jeden. Dobra, to zrobimy plus dwa. No i dobra, trochę kasy poszło, ale nie jest tak źle. Tu też skradziono. Powinno teraz być z wodą bez problemu. No, nawet dużo bez problemu, mocno, ale dobra, nieważne. Wróćmy tu na chwilę do tego uniwerku. Ile? To już niedługo, niedługo, ale potem mieliśmy coś z geo... Badania geologiczne. Kurde, gdzie to są jakieś badania geologiczne? Dobra, może tu w ogólnych będzie. Na razie niech... niech to się dzieje. Nie mamy zresztą kasy, żeby przyspieszyć. To są te rybki, ja je widzę, kurczę, wy też je widzicie, na pewno, nie? Pływają. Jak wykorzystać... kurczę. A w tym uniwerku jeszcze znowu nas okradają. Właśnie, jak w ogóle zrobić, żeby nas nie okradali? spożywka, co to jest? A głębokie zamy, to do rybołówstwa tylko, ale nie ma żadnej nowej technologii, więc co? Jak mam taki port, to już nic nie zrobię, tak? Bo tu go nie wstawię. Super. I biurowiec produkuje plus 5. No dobra, zawsze to jakiś faktycznie stały dochód. Co prawda zużywa 18. O. O, i my jesteśmy poniżej energii, moi drodzy. Ha, a nikt nic nie mówi. A nikt nic nie mówi. A tu energia jest potrzebna na gwałt wręcz. Large construction completed. Farma wiatrowa. A nie, to nie. Znowu nie zauważyłem. Odwrotnie. Dobra, mamy 200. To jest w sumie niepotrzebne. dobra, zburzmy to. Wybórz budynek. Trochę gratów znowu. O, wybaczcie. Przybędzie. No, mamy 160 na 160. To spokojnie. Ale moment. Dlaczego nagle się robi 180? Czyli jednak była potrzebna. I wywalone 500. Kurde. To o co w tym chodzi? Dlaczego nagle robi się jej więcej? Czyżby dopiero w ciągu dnia przychodzili? Chyba tak. To oznacza, że to w ciągu dnia się dzieje. Tak, idzie wieczór. Mhm. I jak przestają pracować, to nie ma zapotrzebowania na prąd. No dobra. Czyli jednak dobrze, żeśmy ją pobudowali. Miejsca pracy, zobaczcie ile miejsc pracy jest, o rany. Żarcia to w ogóle wam wystarcza? Tak, aby. Dawaj. Tutaj potrzebne są kolejne ludzie. Naprawdę kolejni ludzie są potrzebni. Nie ma innego wyjścia, nie? Bo jak widać, na miejsc pracy potrzeba. Znaczy, potrzeba ludzi do pracy, żeby to było jak najbardziej wydajne. Tutaj jeszcze możemy jednego wrzucić. New citizens arrived. No i dobrze. Martwię się tylko tym, czy te wydolą. Gdyby nie rybki, to chyba ogarniamy. To wydajność produkcji jest tu wystarczająca. No, budujecie. Trading platform arrived. A po... Nie mam kasy! Nie mam kasy! Taki byłem szybki, że nie mam kasy. Minus! Dobra. Patrzymy, co my kupujemy. Co sprzedajemy, co kupujemy.
Właśnie, żarcia mało, bardzo mało. Tego się obawiałem. Tu jeszcze skradziono, super. Dobra, powyżej 15. Sprzedaj też jest ok. Szału nie ma, ale jakoś... Dobra, ale minus się zrobiło. Czemu się zrobił minus? Nigdy tego nie rozumiem, jak ta ekonomia tutaj dziwnie działa. To miało niby nam zarabiać. A to jest, aha, to pole uprawne. To miało nam zarabiać. Plus 5. Słabo. Ludzie coś powinni płacić chyba, nie? A, bo nie mamy kasy, to się nikt nie pojawi. Nie bardzo rozumiem te fundusze. Wyświetl to w ratuszu, może teraz będzie je widać. No mam tylko otwórz zarządzanie. Wykres finansów. Spoko, tylko... Dobra, do obeliska wyślemy jakiegoś drona. Nawet dwa. To na szybko od razu postawię, może będzie lepiej, bo jak jest mała wydajność, to płacimy wszędzie, nie? A ludzikom właśnie nie wiem, jak to jest, komu i gdzie tutaj płacimy. Aby spłacić, udzielić pożyczki, wyświetla fundusze oraz otrzymaną pożyczkę. No fajnie, tylko że nie kumam. Nie targowisko. O, i teraz po nocy nagle leci wszystko na pysk. Udziel pożyczki. Nie no, sam sobie nie mogę. Zastanawiam się, jak to działa, moi drodzy. Bo tu mamy estetyka, praworządność, zużycie, pracownicy, wszystko fajnie. Tylko... nagle się posypały... ekonomia. Nagle się sypnęła. To, co niby miało nam pomóc, to nas jakoś obciąża, ale właśnie nie do końca rozumiem, skąd tu jest, jak wyliczana ta kasa. To jest jakaś czarna magia. Jak oni to liczą? Gdzie to można zobaczyć? Co trzeba mieć, żeby widzieć tę całą ekonomię? Bo tego nie do końca jarzę. To jest wymagany parlament, kryzysowe zarządzanie. No nie obchodzą mnie kryzysowe zarządzanie. Prestiżu populacji, wykres finansów. Leżymy i kwiczymy. Kwestia jest tylko jeszcze tego, dlaczego. Przed chwilą było ok, nie? Jednak co, ci nowi ludzie to jednak nie jest? Dobry pomysł? Nie, no bzdura. Przecież powinni produkować, więc powinno być to ładnie handlowane ładnie. Produkcja nie chce się zobaczyć. Czym my handlujemy? Cały czas jeszcze, czy coś kupujemy? No to wody to nie musimy kupować. Rybki tylko, jak najbardziej. Samą resztę raczej mamy. Tym bardziej, że to tak naprawdę większość to jeszcze by poszła na handel. Kup mamy 4 i więcej nie musimy. Tak dziwne to jest dla mnie. Nie wiem, o co biega. Nie wiem jak rozliczać całą tą piękną ekonomię. Nie wiem, skąd te pieniądze się tu biorą i gdzie. I gdzie je wydajemy. Nie ma żadnego bilans antosocjalnych. To też nie jest to. No, żarcia im brakuje. Tak myślałem, że to może być problemem, jak więcej ludzi się pojawiło. Nie wiem, czy ten się cały czas zalicza jako nasz... Chyba tak. Chyba się zalicza jako nasz nadal teren, bo nie muszę nic tu budować, od razu są. Dobra. No była kasa w momencie stawiania, no właśnie. Zawsze to coś jest.
Nie kumam tą, nie kumam tej, no, ekonomii, a tutaj zobaczę, na obelisku, na tym drugim, nie? Znowu jest full wypas wszystkiego. I powiem wam, nie wiem. Dobra, rybek nie sprzedajemy, bo to bez sensu. Sprzedaj, jeśli więcej niż 10. A, jest 10 i... Wszystko sprzedajemy, tak by się więcej nie mieściło? Nie, nie, nie do końca też, no bo znaczy tak, chyba tak, nie? Że jest ten... A, max 10 jest tutaj, w moście. No dobra. Czyli teraz tak, wygląda tak, jak my byśmy kupowali... od nich żarcie? Sprzedaj, jeśli więcej niż... Patrzcie, nie możemy. Ja się zastanawiam, czy my przypadkiem nie kupujemy od nich żarcia? Chociaż nie, no to by było bez sensu. Kup, jeśli mnie nie, ale zobaczcie, to co oni handlują, ja nie mogę tego sprzedać. To jak to działa? Skoro ja tam nie mogę sprzedać, a tutaj jest... Dobra, to zrobimy 0, 0, 0, 0... Nie, w ogóle wyrzucę. Bo to chyba nie jest 0, to będzie też jako zakup traktował. Po prostu tak. I teraz... 5, 4, no tu niby to działa, tylko teraz jest pytanie. Kto i gdzie i komu i co tu sprzedaje? Też nie widzę... O, a tutaj... Ale to nie port handlowy. A teraz mogę. Czyli tak, sprzedaj więcej, jak mamy więcej niż 10. Proszę bardzo. A tu jak mamy więcej niż 20, więc nie sprzedajemy. To jak więcej niż 30. Nic nie kupujemy stąd, nie? Zobaczymy, jak to teraz zadziała. Dobra, i lecę teraz tu. No i teraz mam tu wyszarzone, więc nie wiem, o co chodzi. Do końca, czyli to tak jakby tylko z jedno miasto może sprzedawać. Zobaczcie, od razu wyszliśmy na plus. To tak wygląda, jakbyśmy ciągle od nich kupowali coś. Dziwne. Dobra, mamy chyba tą energię plus 5. I my mamy zrobić odkryj badania geologiczne. Trading platform arrived. Gdzie to jest? Zwiększ prestiż miasta. Wiemy, o co chodzi. Aby zakończyć zadanie, musisz zmienić ustawienie produkcji w farmie drukarek 3D, biura funkcjonowania, energii pracowników. Dobra, bo to chyba za daleko idziemy, ale. Gdzie jest nasz? I gdzie jest badania geologiczne? Tu. No to lecimy. O! To robią szybko. Ale zobaczcie, nagle kasę zarabiamy, nie wiadomo skąd. Dobra, nie rozumiem tej gry do końca. Bo dla mnie handel jest taki... No wiecie, no dwie strony mogą handlować, a nie. To wygląda na to, że tylko ja mogę handlować, a tu muszę postawić drugi most, żeby na przykład ci mogli im to sprzedawać. Czyli jak jeden miasto sprzedaje, to już drugi nie może wybrać innej opcji, że jak ma to sam towar, to je też może sprzedać. Trochę to dziwne. Dobra, mamy nową nagrodę. Zwiększyć prestiż miasta to już mamy. Wyprodukuj trochę gadżetów, to już też mamy. Meble pewnie też zaraz będą. No zobaczcie, nie? Tak ewidentnie wygląda, jakbyśmy tam ciągle kasę tracili. No dobra. A, musimy nowe te ogólne. Uproszczony przepływ pracy. Wzmocnienie fundamentów. Czwarty poziom budynków. O!
Dobra, po kolei lecimy. O, to już jest trochę dłuższe, to poczekajcie. Testy krwi też się robią długo. Nie, powrót. Sieć neuronowa do prędkości badań, to też by było niegłupie. A to też się robi długo. Dobra, to ja tą sieć neuronową robię. Zawsze potem kolejne badanie się będzie szybciej robiło. Niech się robią. Wyprodukuj trochę gadżetów. Zaraz będą mi gadżety. Potrzebna energia. Zobaczcie, 70, a my tak trochę na deficycie lecimy, nie? Chyba trzeba by tu było postawić jeszcze chociaż taki mały grajdołek, żeby wykorzystać już do maksa możliwości tych klifów. Niech stawiają. Zawsze to coś więcej będzie. 72, 60, 70. Się zastanawiam właśnie, czy będzie jeszcze jakiś wzrost. W razie czego tu możemy jeszcze 110, to stać nas chyba. Chociaż też nie wiem, dlaczego nagle 9000 mieliśmy, mamy teraz 4600. Nie, gra czasami mnie zaskakuje. Okej. Okay. Nie do końca wiem, skąd jakieś pewne rzeczy się dzieją i jak się biorą, bo wydawać by mi się mogło, że tutaj to był handel, nie? Ale to tak jak mówię, handel tutaj działa tak jakby w jedną stronę. Dziwne to tak jest. No ale widocznie tutaj tak jest, bo mi się wydawało, że jak oba miasta produkują żywność, to tą żywność mogą między sobą w razie czego sprzedać, w zależności od tego, kto ma ktoś nadwyżki. A tutaj wygląda, że jak ja sprzedaję, to ten nie może sprzedać, może tylko kupować. No dobra, ale to w miarę się jakoś ustawiły kwoty na równo. O, mamy nagrodę kolejną. Co, skończył się nam... Chyba nam się skończył... plus 60% przez 4 dni. No jasne. O! A czemu... Co wam tu znowu... A, żarcia brakuje. Nie, czyli jednak zdecydowanie żarcie. To wiecie co, nie będziemy się pierniczyć. Tylko dopóki jest kasa... Niech robią. Niech robią ładny, duże pole uprawne, bo wydaje mi się, że bez tego ani róż. Nawet nie wiem, czy dwóch bym nie zrobił. Bo one nie będą takie wydajne, nie? Chociaż wiecie co? Sposób na to jest taki. Robić te jedynki. Tutaj będzie zawsze jeden. Dopóki są jacyś ludzie, to mam nadzieję, że będzie w miarę zawsze obsadzony, nie? Co tu brakuje? Jabłeczka. No dobra, to w razie czego jeszcze jakiś ten... Large construction completed. 2-4, właśnie, nie? Tam to zawsze, kurczę, było obstawione. Dobra, to przydałoby się jeszcze 600, jabłka. Kolejne. Sałatę widzę, że jakoś tam ogarniają. O, wody też brakuje. No proszę. O tym nie pomyślałem, że tutaj też przecież może wody zabraknąć, nie? No okej. No to musimy w wodzie, stacja wydobycia wody. Na szczęście jest w miarę tania. Nie będzie problemu. Jeszcze jedną stację, aczkolwiek znowu ludzi będzie brakowało, nie? Bo coraz mniej jest dostępnych. No i co, kasy nie ma. No dobra. Znowu też nie wiem, dlaczego tracimy szmalec. A czy nie, teraz chyba wiem, bo teraz chyba kupujemy faktycznie, nie? Jeżeli nam brakuje, to możemy kupować, żarcie. Możemy zrobić, że nic nie będziemy kupować. Tylko jedziemy na samowystarczalności i tyle. Medium construction completed. Trading platform arrived. W końcu postawili i tu... Aha, 700, to możemy zapomnieć o lepszym wydobyciu. Sprzedaj trochę uranu. Zakończ w ciągu 35
Minut. No i to może być problem, bo nie mamy kopalni w ogóle. Tak mi się wydaje. No i też jest właśnie pytanie do was, jak tu działa ta ekonomia i jak tu ogarnąć, gdzie jest ta kasiora? I skąd ją jakby sprawdzić, gdzie ją tracimy, chyba że mamy bank. To będzie bank. Bank nam jest potrzebny. No to mamy problem, bo 1200 to my sobie nie uzbieramy tak szybko. O, może to byśmy dali. Targowisko, on też coś tam zarabia. Ile takie targowisko? Gdzieś tu jakieś jedne mieliśmy chyba. Ten robi piątkę. Aha, ale też ludzi nie ma, więc... No ludzie by się też przydali, no. No, ale jak ludzi damy więcej, to znowu wszystkiego więcej potrzeba. Dobra, na razie sobie tak to zostawimy, moi drodzy. Może się okazać, że za bardzo się rozpędziłem. No, kopalnię uranu tutaj można w najgorszym wypadku przywalić. Gdzie tu jest stacja recyklingu? Nie, to nie to było. Tutaj też nie. A, tu jest kopalnia uranu. No, okej. 500 mamy tu kasę. Tam znowu na minusie leci. Nie rozumiem tego. Jak to działa? Całkowicie tego nie rozumiem. Nie rozumiem. Aha, handel jest tak od... A, bo my nic nie sprzedajemy, bo mamy za mało teraz. No to może o to chodzi, nie? To może o to chodzi i zrobimy tak, że stąd w ogóle wywalimy to. O, i będziemy mogli sobie ustawić u siebie handelek w odwrotną stronę, czyli sprzedaj, jeśli mamy więcej niż 25. Zobaczymy, czy to coś da. W jakiś sposób, bo nie do końca rozumiem ten most, jak on działa z tym handlem. Nic nie kupujemy, dobra. Jest jak jest. Najważniejsze, żeby nam się tu... Jest ta kopalnia uranu? Jest, dobra, weźmy tam ekologię. A, tylko teraz najwyżej nam zabraknie prądu. Ale wydaje mi się, że warto, żeby nie smrodziło aż tak mocno. I sprzedaj trochę uranu. Ale komu? No właśnie, bo to jest pytanie. Czasowe stacje orbitalnej przez portal handlowy. Czyli tu by musiał być też portal, bo nie chcę wozić tam, bo tam byśmy znowu musieli coś kombinować, handlować i w ogóle. Dobra, wiecie co? Zrobimy. Zrobimy to. I... dodajmy jeszcze trochę prądu. Jest kasa, jest. To się nie bawimy, tylko od razu wrzucamy. Dobra, moi drodzy. Nie... Niech się dzieje. O. I zobaczymy, może nam się uda. Tam niedziela, nie wiem jak ta kasa płynie. W ogóle nie wiem jak ta kasa w tej grze płynie. Zobaczymy ten bank. Może tu się go da ustawić, to będzie to widać, ale to będzie... To poznamy może właśnie. Przecież nie muszę mieć... Czekajcie, niech się pobuduje wszystko, ile ten bank potrzebuje prąda. Dużo. Dużo prądu. No dobra. Poczekamy na razie, jak wykonamy to zadanie. I zobaczymy, co nam to da. I tak dalej. Ale powiem, że gra wcale nie jest taka prosta, nie? Jak nie wiemy, jaka jest tutaj ekonomia, bo tak naprawdę wszystko w ciemno robimy. Ten bank chyba jednak jest potrzebny. Dobra, moi drodzy, to by było na dzisiaj tyle. Także jak macie jakieś podpowiedzi, to jak najbardziej chętnie posłucham. Właśnie z tą ekonomią. Znaczy, podpowiedzi w ten sposób, czy postawienie banku pomoże mi poznać, gdzie ta kasa topnieje i gdzie ona idzie i na co idzie, czy nie. Coś takiego mi chodzi. A jeżeli nie... O, potrzebna energia, już widać, nie? Że za mało.
A jeżeli nie, to jak się ogarnąć i skąd się dowiedzieć, jak ta, gdzie ta kasa płynie i gdzie się to zarabia i w ogóle, i ile. No dobra, to by było na tyle. Hej, hej, moi drodzy, trzymajcie się.